Dzisiaj może być piękna impreza w niebie, bo całe niebo się raduje, kiedy jeden człowiek przychodzi do Boga, kiedy jeden człowiek realnie kieruje swoje serce na prawdę Ewangelii. Przyjaciele, ludzie myślą, że oni mogą sobie jakoś wysterować, wykreować swoje życie i potem sobie kreują Boga również. Ale to chodzi o to, żeby się uniżyć troszeczkę, uniżyć się troszkę i uznać, że jest jeden Bóg. Nie ten twój taki, którego sobie wyobrażasz. Taki, który jest tylko po to, żebyś wołał o coś, kiedy czegoś ci potrzeba. Tylko po to, żeby to była jakaś lista zakupów, że chcesz tego, czy chcesz tamtego. Boziu, pomóż mi. Boziu, daj mi chłopaka, daj mi pracę, daj mi. Chodzi o to, żebyś się uniżył, uniżył swoją głowę, otworzył swoje serce, przyjacielu, i uwierzył w proste słowa Ewangelii. Ewangelia jest prosta. Cały ten świat jest pogrążony w ciemności. Cały ten świat idzie na zagładę. Jeżeli nie podejmiesz decyzji dzisiaj, pójdziesz razem z tym nurtem, gdzie idzie cały świat. Cały świat jest pogrążony w ciemności i idzie na zagładę. I ty razem z nim. I ratunek to jest Jezus Chrystus. I to nie jest żadna bozia na kiju. To nie jest żaden chuchrak na krzyżu. Jezus Chrystus, przyjaciele, jest realny. I ja go poznałam osobiście. Dzisiaj, jeżeli podejmiesz decyzję, jeżeli zawołasz: Jezus, chcę Ciebie poznać. Jezus, otwieram swoje serce. Jeżeli to zrobisz, to dzisiaj Twoje życie może być całkowicie zmienione. Cała Twoja wieczność może zacząć się dzisiaj, przyjacielu. Cała wieczność może zacząć się dzisiaj. Bo życie wieczne zaczyna się od spotkania osobistego, serce do serca, z Jezusem Chrystusem. I ja nie mówię o żadnej religii, ja nie mówię o żadnej bozi, to są bzdury. Chodzenie do kościoła i te wszystkie rzeczy. Myślisz, że to ty sobie, przez to, że jesteś taki sprawiedliwy i taki dobry, taka jesteś wspaniała, tak myślisz, bo nikogo nie zabiłaś, to może pójdziesz do nieba, ale to wszystko jest ściema. Ściema. Jezus powiedział, że to On jest wybawieniem. On. Ewangelia jest prosta. Rozumiesz? Prosta. Przyjmij Jezusa Chrystusa, a będziesz ocalony. Jezusa żywego. Nie chuchraka. Jezusa żywego. Przyjmij Go, a będziesz ocalony od konsekwencji grzechów, od konsekwencji każdego błędu. Każdy człowiek tu na ziemi robi różnego rodzaju rzeczy, ma różnego rodzaju intencje, ma różne myśli. Chodzi o to, przyjacielu, że każdy niesie odpowiedzialność za własne czyny, za własne błędy. Ale Jezus Chrystus przyszedł po to, aby człowiek był uwolniony od konsekwencji. Od konsekwencji tych wszystkich błędów. Od tego obciążenia. I nie tylko, On nie tylko jest odkupicielem i zbawicielem. On jest źródłem życia. Źródłem życia. Od kiedy ja oddałam swoje życie Jezusowi Chrystusowi, to moje życie radykalnie się zmieniło. Radykalnie. Rozumiesz? Spotkanie z Jezusem to jest coś, czego nigdy się nie zapomina. Nie można powiedzieć: o, wierzę w Boga, wierzę w Boga. Bo to jest nic nie warte, ta wiara w Boga. Potrzebujesz się spotkać z Jezusem Chrystusem. Ale jak się spotkać? Przez swoją decyzję. Przez akt wiary. Przez otworzenie swojego serca. Kiedy powiesz: Jezus, potrzebuję Cię. Jezus, ratuj. To On przyjdzie. On przyjdzie realnie. On przyszedł do mnie ponad 10 lat temu. Mieszkałam w pięknym kraju. Mieszkałam w Australii i żyłam bardzo dobrym życiem. Tylko ja czułam pustkę w sercu.
Co z tego, że chodziłam sobie na różne imprezy? Co z tego, że kupowałam sobie kolejną torebkę? Co z tego, że sobie jeździłam na wypasione wakacje? Co z tego, kiedy w moim sercu była pustka, dlatego że ja wstawałam po imprezie, bolała mi głowa i się zastanawiałam, czy jest jakaś formuła szczęścia, czy jest coś, co nie jest tak, że dzisiaj mam fajny czas, a jutro mnie boli głowa. Czy jest coś stałego? I ja się zastanawiałam, czy jest coś więcej niż tylko ta impreza. Czy jest coś więcej niż to, że ciągle za czymś goniłam. Ciągle mi czegoś brakowało. Ciągle chciałam więcej, wyżej, dalej. Dlaczego? Dlatego, że ciągle byłam w jakiejś pogoni za formułą szczęścia. Za formułą szczęścia. Ale przyjaciele, ten świat jest pusty. Możesz przeżyć jakiś moment szczęścia. Na wakacjach może dostaniesz jakąś promocję, może wyjdziesz za mąż albo się ożenisz, może urodzisz dziecko. Ale to wszystko i tak kiedyś zniknie. I tak kiedyś zniknie, bo w tym świecie, tu naokoło nie ma żadnej kotwicy. Nie ma źródła życia. Ten świat jest pod wpływem śmierci. Pod wpływem śmierci. Jedynym wyjściem jest to, że poznasz Boga osobiście. Że powiesz: Jezus, wierzę. Jezus, potrzebuję Cię. Przyjdź do mojego życia. Jezus, przyjdź do mojego serca. Przyjacielu, jeżeli to zrobisz, to będzie w niebie największa impreza Twojego życia. Życzę Ci tego. Amen.